Odpowiedzialność za Milusińskich, nasze kochane czworonogi, a raczej jej brak powoduje, że niestety w schroniskach dla zwierząt coraz częściej brakuje miejsca. Błędy ludzi, którzy pozbawieni są podstawowego poziomu wyobraźni, w konsekwencji naprawiają inni. Aby równowaga w tym wszystkim została zachowana, należy uczyć dobrych nawyków dotyczących zwierząt najlepiej od najmłodszych lat. Dlatego też maluchy z przedszkola nr 41 z Rybnika odwiedziły wczoraj schronisko dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt zapewnia porzuconym i bezpańskim zwierzętom dach nad głową oraz podstawową opiekę medyczną. Najgorzej jest w okresie jesienno-zimowym, wtedy każda pomoc jest na wagę złota. Najbardziej w schronisku potrzebna jest karma oraz takie rzeczy, które nam w naszym gospodarstwie domowym już się nie przydadzą, czyli koce, dywany, ręczniki, naczynia takie, których już w domu nie zużyjemy, a nam to jest bardzo potrzebne. Opiekunowie wraz z dziećmi z przedszkola Puchatkowo przynieśli najbardziej potrzebne rzeczy. W pełnych koszach znalazły się m.in. karma oraz koce. Jak się okazuje, nie jest to pierwsza akcja charytatywna, którą zorganizowali. Każdego roku zbieramy dary do różnych instytucji potrzebujących w Rybniku. A w tym roku postanowiliśmy zebrać dary dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Rybniku właśnie. Taka lekcja empatii na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. Od małego uczą się, że warto i trzeba pomagać. Młodzi ludzie dobrze wiedzą, po co przyjechali i z pewnością byli zadowoleni z tej wizyty. Powiedzcie, Zuchy, co tutaj dzisiaj robicie? Przywieźliśmy dary dla zwierzątków. Aha. Dla pieska. Jakie to są dary? Karma, sów i żeby było przez zimę pieskom ciepło, jak będzie kocyki jedzenie. Wiele zawdzięcza się także rodzicom, bez których taka akcja z pewnością nie odbyłaby się. Choć trochę przyczynili się do tego, aby ułatwić tym zwierzętom niełatwy żywot.